Jestem dziś dobrej myśli. Tylko łowca może to zrozumieć. Moje przeczucia spełniają się w 9 przypadkach na 10. Niedźwiedź. Tam jest. Patrzy w moją stronę. W tej pozycji go nie zabiję. Zaczyna się obracać. Idzie. Zaraz wystawi się na strzał. No chodź. Wyłazi. Już się prawie odsłonił. Jeszcze trochę. Jest. Prosto w pompkę. Odludna wyspa. Krąg życia. Leży. Wow. Były emocje. Czysty strzał. Słyszę jęk agonalny. Wydają go na samym końcu. Przykra sprawa. Brzmi tak żałobnie. Postrzał w płuca często wywołuje agonalne jęki, które oznaczają, że z niedźwiedzia uchodzi życie i w ten sposób wydaje on ostatnie tchnienie. To trochę pokręcone. Padł. O wszystkim decyduje miejsce trafienia. Trzeba mieć cierpliwość, żeby doczekać się niedźwiedzia i jeszcze więcej cierpliwości, by wystawił się na strzał. Celność gwarantuje szybką i humanitarną śmierć. W moim wieku nie lubię się męczyć. To mój urodzinowy niedźwiedź. Mam dziś urodziny i widzę, że się udały. Idziemy go obejrzeć? To twój pierwszy miś. Dobrze się spisałeś.